Chwała Bogu. W ostatnim kazaniu tam o kamieniach, które były opalone i później wybudowane z tego, no to tak w zbudowaniu chciałbym powiedzieć świadectwo 3 lata temu. 3 miesiące spędziłem w szpitalu. To bardzo długo, bardzo ciężkie takie doświadczenie w życiu, ale to było potrzebne, żeby zobaczyć, na ile Pan Bóg ochrania. Od wszystkiego złego, od wszystkiego nieprzyjemnego. I wtedy oczekiwałem już, że lepiej chyba iść już do nieba. Już chyba czas przyszedł dla mnie, bo już dostałem tyle tam leków, dostałem tych chemii tyle, że brzydko było patrzeć na siebie w lustro i na poduszkę oglądać, jak te włosy wypadają. Takie ciężkie było. Ale Pan Bóg dał mi życie jeszcze trochę, jeszcze więcej. I w tym czasie czytałem dużo już po polsku Biblii, zacząłem czytać, bo to było cały czas jakoś odciągane. Później. No, ale wreszcie miałem sporo czasu w szpitalu. Zacząłem czytać i modlił się i myślałem sobie o tym, że jak Pan Bóg mnie zabierze, jak żona z dziećmi, czy doprowadzi ich do Królestwa Niebieskiego. No ale jak Pan Bóg zabiera do Królestwa, no to znaczy, że poopiekuje się i dziećmi, i żoną, wszystko będzie dobrze. No, zaufałem Panu Bogu, ale Pan Bóg postanowił, że muszę żyć. Wycięli mi śledziony i żyję. Nie mam odporności, ale żyję. Lekarze przypisali mi, że muszę mieć w kieszeni takie antybiotyki, które mnie nie zabiją, ale które cały czas powinien mieć w kieszeni, jak jakieś przeziębienie, żeby od razu ich brać. Nie mam tabletek i dalej żyję. Także chwała Bogu. I tak rozmawialiśmy z bratem Leszkiem we wtorek o tym, jak Pan Bóg potrafi opiekować się każdym z nas. Każdym, bo każdy ma codziennie takie różne świadectwa, przeróżne, naprawdę. I ten Ojciec, który w niebie tak opiekuje się nami, że nie można to wszystko przekazać. To codziennie trzeba było świadectwo opowiadać, jak dzisiaj, jak wczoraj, jak przedwczoraj i cały czas spędzić w świadectwach, no ale to zbudowaniu. Przyjechałem do domu we wtorek i już tak trochę zmęczony byłem. Słyszę, Nastia czyta Biblię na głos. Mówię, po co czytasz tak głos, na głos? Wcześniej zawsze czytałaś tak cicho. No, czytam, żeby lepiej zrozumieć, bo chcę przyjmować chrzest na przebaczenie grzechu. No to chwała Bogu. I tak, no tak, nie wiem, jak jej to pójdzie, ale proszę modlić się o nią i żeby Pan Bóg i mi też mądrości dawał w tym, bo też nie jestem taki doskonały ojciec, jak ten, który jest w niebie. Każdy z nas wie, że jesteśmy ojcami takimi, jakimi jesteśmy. I dzięki Bogu, że Pan Bóg nas prowadzi w tym życiu i swoich dzieci. Kogoś karci, komuś daje chorobę, kogoś bije inaczej, kogoś miluje inaczej, ale każdego nas prowadzi. To bardzo miłe takie, że... A dla mnie tyle radości, że możliwe, że jedna córka pójdzie drogą w Biblii, bo naprawdę jeszcze kilka lat temu żona do mnie mówiła, co to jest za religia, w którą poszedłeś, że tam nie ma ludzi. Gdzie ty chodzisz? Co ty sam siedzisz w domu, czytasz Biblię, cały czas modli się sam, nikogo u ciebie nie ma, słuchasz kazanie raz w tygodniu. Co to za życie chrześcijańskie takie? Ale dzięki Bogu znalazłem dużo braci i sióstr, dużo. Dużej trzotki znalazłem.
Ale teraz żona mówi inaczej. Co to za trzotka? Co to za religia? I cały czas to niemożliwe. Człowiek jak nie chce widzieć, nie zobaczy. Ale jak chcemy patrzeć tylko na Biblię, tylko na Chrystusa, to On prowadzi zawsze i do przodu i ku dobremu. Ku dobremu zawsze, na chwałę Bogu. Dzięki Jemu, chwała Bogu. Amen. Amen.